Poranek dwójki, specjalne jego wydanie z warszawskiego lotniska Chopina, 9:47, a w studiu kolejni goście, bo dziś wszyscy jesteśmy gośćmi, chociaż ci goście to właściwie gospodarze, współgospodarze dwójki, Małgorzata Małasz-Kostasiewicz i Jacek Hawryluk, dzień dobry Państwu. Czyli dyrektorzy i współtwórcy koncepcji Radia Chopin, bo to, co za dwa dni ujrzy już światło dzienne na antenie w wersji cyfrowej, w wersji online na portalu, to przecież także ogrom waszej bardzo ciężkiej pracy. I co teraz powiedzieć? Że tak? Że przeszliśmy już odprawę i jesteśmy razem z Państwem i bardzo się cieszymy, że jesteśmy właśnie tutaj. A praca tak, tylko że gdybyśmy chcieli opowiedzieć, dlaczego Radio Chopin i dlaczego tak bardzo związany z dwójką, to odsłaniając trochę kuchnię naszą radiową, nasze prace redakcyjne. To jest też taki moment i ogromnie wzruszający i bardzo to przeżywamy, jak to wszystko zostanie przyjęte, jak to wszystko poukłada się na platformie cyfrowej, jak Państwo w internecie będą to śledzić i również śledzić portal. To jest efekt też naszych rozmów, jak w najbardziej sensowny, interesujący i wartościowy sposób pokazać muzykę polską, która warta jest tego i myślę, że patron radia, które właśnie o 12 w sobotę będzie uruchamiane, trochę będzie wskazówką. Trochę ekscentryczne, ale bardzo inteligentne, dowcipne, mam nadzieję, i takie, które pozostanie na wieki, tak jak jego muzyka. A skoro pytasz, jak to odbieramy, to ja cały czas sięgam pamięcią do tego, co wydarzyło się 2 lata temu, bo to były tak naprawdę korzenie i początki tego wszystkiego. I ten szalony pomysł, który powstał we wrześniu może, na początku września, może nawet w połowie września, że jednak uruchomimy radio cyfrowe, Radio Chopin, które będzie towarzyszyć przesłuchaniom konkursu chopinowskiego i że będziemy w dwójce opowiadać, ale później także w Radiu Chopin będziemy retransmitować to, co działo się w Filharmonii Narodowej, będziemy przedstawiać nasze archiwalne audycje i okazało się, że jest możliwe zrealizowanie takiego szalonego zupełnie przedsięwzięcia, dosłownie 2 czy 3 tygodnie. I to było absolutne szaleństwo. To było szaleństwo rzeczywiście. Nie unieważnia atrakcyjności i wartości dwójki, bo to jest też pewien zamysł i filozofia, że Radio Chopin, polskie Radio Chopin, to jest takie radio, które ma poszerzać ofertę dwójkową. To pozostaje w związku. To nie jest tak, że teraz się skupimy wyłącznie na Radiu Chopin i na tym, co w tym radiu będą Państwo mogli posłuchać, my zresztą też, ale to jest uzupełnienie. To jest, nie chcę powiedzieć, że to jest to, co się nie zmieściło do dwójki. To jest bardzo, bardzo skrupulatnie rozdzielane i jednocześnie stanowi, można powiedzieć, że całość. Poza tym to będzie trochę inny rodzaj radia, inny rodzaj słuchania. Radio muzyczne, radio, w którym w większości to będzie minimum komentarzy i właściwie minimum słów, maksimum muzyki. I oczywiście będą takie odcinki, gdzie tego słowa pojawi się więcej. Natomiast to będzie radio, które będzie miało inny charakter niż dwójka. Zatem myślę, że bez problemu Państwo rozróżnią, czy to jest dwójka, czy Chopin, słuchając nas w cyfrze. I na tym to też polega, żeby pokazać, że można w zupełnie inny sposób dzisiaj słuchać muzyki poważnej i że można robić te linki, odniesienia, że możemy słuchać dwójki i wracać do Radia Chopin, a po godzinach spędzonych z Radiem Chopin powracamy do słowa, które jest w dwójce. Zatem to nie jest żadna nasza tutaj wewnętrzna konkurencja, to jest rodzina. No właśnie powiedziałem, że wejdę w słowo. Rzadko się zdarza, właściwie to jest niemożliwe, żeby 80-letnia dwójka, która świętuje urodziny i jak opowiadał maestro Michał Klauza, ten finał wielki w grudniu przed nami, doczekała się swojej młodszej siostry. Wnuka ma. No właściwie tak to można chyba powiedzieć. Ale to też nie oznacza, że w dwójce nie będzie muzyki polskiej, co też zaznaczam. Zwracam Państwa uwagę, że 11 godzinie 12 rusza Radio Chopin, ale o 18 transmisja Symfonii Polonia Paderewskiego właśnie w dwójce pod dyrekcją Michała Klauzy, Polska Orkiestra Radiowa. W związku z czym proszę zauważyć, że to wszystko się ma uzupełniać.
To ma być ten kontrapunkt, o którym tyle mówimy. Uzupełnienie, dopełnienie, poszerzenie oferty naszymi dwójkowymi siłami, siłami naszych dziennikarzy, ich ogromnego doświadczenia i pracy. I wiedzę, dlatego że to jest rzeczywiście przez to również, no, można powiedzieć, że to jest takie rodzinne i takie wspólne, że usłyszą Państwo autorów, których do tej pory słyszeli Państwo tylko w dwójce, Magdalena Łoś, Przemek Psikuta, że wymienię chociaż tę dwójkę, ale również Stanisław Dybowski, ale też Grzegorz Dąbrowski. Róża Świadczyńska. Tak jest. Andrzej Zieliński zadebiutuje też jako autor, samodzielny autor audycji. W związku z czym ta wspólnota również jest wspólnotą personalną. Czy są już takie audycje, elementy tego programu, na które szczególnie czekacie? No czekamy oczywiście na wszystko, co wydarzy się, bo to jak zabrzmi, to wtedy będziemy w całości widzieć tak naprawdę, usłyszeć to, co dzieje się w Radiu Chopin, ale są momenty, na które ja czekam, bo nasze fantastyczne archiwa, w których odnajdziemy przesłuchania konkursu chopinowskiego od 1955 roku, tak naprawdę po raz pierwszy pojawią się w takim wymiarze w eterze, bo to jest niezwykle fascynujące. My biegamy, nie mamy czasu już w tej chwili na spokojne słuchanie muzyki, a tutaj... Jest bardzo dużo nowości, oczywiście, w związku z czym... W związku z tym musimy być na bieżąco, trzymać rękę na pulsie, bo dwójka pozostaje dwójką cały czas, proszę pamiętać. A tutaj nagle mamy 5 godzin powrotu do historii i słuchania, przesłuchań konkursu chopinowskiego od lat 50. No to jest takie jedyne na świecie archiwum, które zostanie udostępnione dla Państwa. Ale też sylwetki laureatów, nie tylko tych, których radio rejestrowało od 55 roku, też tych, którzy grali wcześniej. W związku z czym również poznanie ich biografii, myślę, że nie do końca znanych i myślę, że też nazwiska bardzo wielu zostaną nie tylko, że przypomniane, ale wręcz poznawane. Poza tym bardzo często Państwo proszą nas o powtórzenie tego czy innego koncertu, który właśnie wybrzmiał i nie było szansy, żeby posłuchać. A tutaj wracamy do Radia Chopin i będzie specjalne pasmo koncertowe, gdzie te najciekawsze koncerty pojawią się codziennie. Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie i ja jeszcze raz przypomnę, 11 listopada, godzina 12, start Radia Chopin, a od północy można będzie śledzić stronę chopinpolskieradio.pl. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Jacek Hawryluk. Dziękujemy bardzo. Szefowie dwójki, współautorzy Radia Chopin byli z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy, żegnając się już z lotniska Chopina, za gościnę i to wspaniałe miejsce, w którym dziś mogliśmy się znaleźć. Te audycje przygotowali dla Państwa, lista jest długa, Ewa Łebek, Michalina Jaworska-Kokot, Damian Karpiesz, Dawid Dziedziczak, Michał Kukawski, Mateusz Malinowski, Grzegorz Dąbrowski, Bartek Wasilewski, a w imieniu wszystkich żegnam się z Państwem i ja, Paweł Siwek. Dobrego czwartku i zapraszamy do słuchania Polskiego Radia Chopina.